Plusy dodatnie, plusy ujemne. Plusy dodatnie, plusy ujemne. Rafał Ziemkiewicz, witam serdecznie. Jak co czwartek o tej porze porozmawiamy sobie troszkę o sprawach bieżących. I jeszcze zanim nas ogarnie świąteczne rozleniwienie, zanim się spotkamy wszyscy z rodzinami, spróbujemy się troszkę oderwać. No i właśnie, jak tu się oderwać? Bierzemy opłatek i czego sobie życzymy? Zdrowia sobie nawzajem życzymy, no bo to jest pierwszy naturalny odruch ludzki. I już człowieka przysłowiowy szlak trafia, bo się pomyśli, że rzeczywiście te życzenia muszą być szczere, bo w naszym kraju, nie daj Boże, się rozchorować, to trzeba mieć końskie zdrowie, żeby wytrzymać kontakty z tak zwaną naszą służbą zdrowia. A służba zdrowia się oczywiście stała tematem przedświątecznym numer jeden za sprawą pana ministra Arłukowicza i odwołania szefowej Narodowego Funduszu Zdrowia, która jeszcze do wczoraj była znakomitą szefową, bo to on sam ją w czerwcu ubiegłego roku nominował jako swoją protegowaną. No ale dzisiaj się okazało, że ktoś musi jednak, przepraszam, jakoś tak bardzo potocznie się dzisiaj wyrażam, ktoś musi za to beknąć, co się wyrabia, tak? 20 miesięcy kolejki do okulisty, 70% wydłużające się oczekiwanie na operację zaćmy, długi służby zdrowia gigantyczne i coraz gorzej i coraz gorzej. No, jakiś winny się musi znalazł. Znalazła się pani prezes Pach, chociaż ciekawe, czy my się na to wszystko nabierzemy. Oczywiście my też dzisiaj porozmawiamy o tym, co się w naszej służbie zdrowia dzieje, z byłym ministrem zdrowia, panem Markiem Balickim, który się tutaj zaraz w studio w następnym wejściu pojawi. A do tej rozmowy, jeżeli ktoś chce się wprawić w nastrój, jak będzie muzyka, to może sobie wziąć na przykład dzisiejszy dziennik Gazetę Prawdą i cały blok tekstów poczytać, co się wali, co się sypie i jaki kolejny genialny plan ministra Arłukowicza, żeby kolejne miliardy zaoszczędzić, tym razem nad chorymi, którzy z respiratorów potrzebują obo. To są takie kolejne fale oszczędności. Na przykład w ubiegłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia, i za to pani Pachciarz była szalenie chwalona, zanim podpadła, zaoszczędził 2 miliardy na refundację leków. Sam wiem coś o tym, bo należę do tej wielkiej rzeszy Polaków, którzy takie popularne leki muszą przyjmować na nadciśnienie, na cukier. I te leki właśnie zostały obłożone takim slalomem, takimi cudami, taką ilością zezwoleń, że każdy człowiek, który jeszcze jako tako zarabia, machnie ręką i powie, pies was, tutaj już państwu nie powiem, co ja sobie myślę o nich, po prostu trudno, wyłożę te stówę miesięcznie więcej, stać mnie na to, żeby te leki kupić bez refundacji. Już właściwie się należy, jak psu buda, no ale jest nas więcej, bo te 2 miliardy pani Pachciarz zarobiła. Nabijanie się z nazwisk to jest naprawdę straszne, no więc aż się gryzę w język, ale rzeczywiście to taka klasycznie lichwiarska działalność była, ale nie dość, bo się okazało, że jednak jej się nie bilansuje, zażądała od ministra miliarda za nadwykonania za leczenie osób nieubezpieczonych, minister oczywiście nie ma, bo gdzieby tam u nas minister miał pieniądze jeszcze na tęczę, na gender, na jakieś takie rzeczy, ale na służbę zdrowia, no to ją szurnął i będzie lepiej od tego, tak? Dobrze, pożartowaliśmy sobie. Cóż tam jeszcze z wesołych tematów tygodnia? No, wesołym wydarzeniem, jeszcze właściwie nie wiem, czy to nazwać wydarzeniem, dzisiaj nie wiem w ogóle, jak to nazwać, zawracaniem kontrafałdy, jak to moja mama świętej pamięci eufemistycznie mówiła. Tydzień ględzenia o tym, że Antoni Macierewicz kazał przetłumaczyć jakiś raport o WSI, ten sławny raport o rozwiązaniu WSI na język rosyjski. I to dowodzi, że jest rosyjskim szpiegiem. Bo jak kazał przetłumaczyć na rosyjski, to po to, żeby dać rosyjskiemu wywiadowi. Myśl o tym, że w rosyjskim wywiadzie, że on może być trochę sprawniejszy od naszego i na przykład ma ludzi, którzy znają języki obce, no jakoś nie przyszła do głowy. Ale to jest niezłe, bo to szef służby kontrwywiadu wojskowego, który był autorem źródłem tych sensacji, najwyraźniej sobie tak wyobraża, że my możemy szpiegować na przykład u Rosjan tylko to, co oni na polski przetłumaczą. Widocznie nie mamy takich sprytnych szpiegów, którzy by byli w stanie po rosyjsku przeczytać. No i zresztą okazało się, jak przyszło co do czego, po wielkich sensacjach, po wypowiedzi samego pana premiera i dziesiątki pomniejszych różnych osobników na temat, jaką to ważką sprawę, stwierdzono, że
że właściwie to nie Macierewicz zlecił to przekładanie tego raportu na rosyjski, tylko jego następca, i właściwie to było już po tym, jak ten raport był jawny. Ale najbardziej mi się podobała wypowiedź pana, jak to uprzejmie nazwać, Ruchersa od Palikota, z tej sejmowej komisji, który powiedział, że będą dalej nad sprawą procedować. Co prawda nie ma żadnych dowodów, że jest cokolwiek tutaj wartego gadania, ale mają nadzieję, że jak będą długo procedować, to się jakieś takie dowody pojawią. No i co? Ręce opadają. Z Piotrem Bączkiem porozmawiamy też na ten temat. Dzisiaj to tyle zajawek, co w dzisiejszym programie. No oczywiście jeszcze koledzy dziennikarze, podsumowanie rozmaitych wydarzeń tygodnia. A mnie taka przyszła do głowy rzecz, żeby państwu opowiedzieć o genialnym biznesie, który zrobiły władze dzielnicy Wola w Warszawie. Nie wiem, czy państwo czytali. To jest w jednej z kolorówek dzisiaj. Władze dzielnicy Wola kupiły sobie zabytkowy wiatrak. Taki stary wiatrak drewniany. Ktoś wpadł na pomysł, że bardzo fajnie by wyglądał, jakby zrobić renowację i w parku miejskim go tam postawić, w parku Sowińskiego na Woli. To będzie taka atrakcja turystyczna, jak w Holandii. Wiatrak drogi nie był 26 tysięcy. Kupili go ileś tam 6 lat temu bodajże, ale na te renowacje nie mieli. W związku z czym przez cały ten czas magazynowanie tego wiatraka wyszło 400 tysięcy złotych. No i w końcu go sprzedali chyba za 8 tysięcy. Jak się tak zastanowić, interes godny otwartych funduszy emerytalnych właściwie. Albo narodowych funduszy inwestycyjnych. Właściwie co ja się czepiam radnych dzielnicy Wola, którzy w ten sposób przepuścili tam ile? 440 tysięcy złotych niecałe. Co to jest? To jest pikuś w porównaniu z tymi interesami, o których mówię. Ale coś mi przypomina. Takie państwo, w którym już kiedyś żyłem, które właśnie wykonywało takie genialne interesy wykonywało właśnie tego rodzaju, pożyczało, żeby licencje kupowało, żeby potem spłacać produktami, tylko że kupowało te licencje od razu przestarzałe, bo były tańsze i poza tym nie znali się urzędnicy i nowoczesnych nie umieli kupować, więc potem te rzeczy na tej licencji zrobione, to też były gruchoty i wredni kapitaliści ich wcale nie chcieli od nas kupować, bo mieli same swoje lepsze, a natomiast spłaty długów się domagali. No i tak się, to co prawda, co to były za długi wtedy, co oni tam 20 miliardów zrobili zadłużenia. 800 mamy. Jeszcze się to nie zawaliło. To można powiedzieć, że cuda na świecie się zdarzają. No nie liczmy na to, że one się tak będą bardzo, bardzo długo zdarzać. O, a o tym państwo słyszeli na przykład, że ożywili się z Volksdeutsche Hakenkreuze ze Śląska, z tak zwanego ruchu. Nie, to nawet nie z samego Rasiu, tylko z takiego hardkoru rasistów, czyli niezarejestrowanego Związku Ludności Narodowości Śląskiej. No więc wreszcie wiemy, co to jest narodowość śląska. Narodowość śląska to są tacy panowie, co piszą wierno poddańcze listy do ekscelencji Ławrowa, żeby te rakiety, co ruskie ustawili, to żeby ich nie celować w Śląsk, bo my Ślązacy to nie mamy z tą Polską nic wspólnego, nie odpowiadamy za tych rusofobiczną władzę, my przy was, towarzyszu pierwszy sekretarzu, stoimy i stać chcemy, no i tak dalej. Można się zapoznać w prasie. W Polsce międzywojennej takich gości wsadzano do więzienia za zdradę państwa. Taki pan Ozjasz Szechter na przykład, komu znany, temu znany, komunistyczna partia zachodniej Ukrainy, właśnie za to, że twierdził, że tereny zachodniej Ukrainy tak zwanej, czyli polskie kresy wschodnie, powinny być od Polski oderwane. No dostał wyrok, usiadł, posiedział parę lat. Pewnie dzięki temu przeżył, bo z komunistów wtedy przeżywali tylko ci, co w polskich więzieniach siedzieli, bo ci, co nie siedzieli, to ich tam Stalin od razu brał do siebie i kasował na wszelki wypadek, nie miał zaufania. Ale mniejsza o to, chodzi mi o zasadę po prostu, tak? Że ktoś taki, kto się dopuszcza takich publicznych wypowiedzi, powinien podpadać pod paragraf. Może, albo przynajmniej pod przymusowe badania psychiatryczne. No a to oczywiście nic się nie dzieje. Tak zwani autonomiści, separatyści śląscy do niedawna byli koalicjantem Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Wojewódzkim na Śląsku. Przypomnę. Teraz nie są, ale chyba wcale nie z tego powodu. A propos tego Freikorpsu, pamiętacie państwo, jaki to był krzyk, jak
Jarosław Kaczyński powiedział o tej organizacji, że to jest ukryta opcja niemiecka? Że to nie są Polacy, nie czują się Polakami i że chcą szkodzić państwu polskiemu. No i co? Nie miał racji? Takich rzeczy zresztą to nie liczę, że jakieś tam przeprosiny, ale takich rzeczy to się codziennie sporo znajduje. Tak, dzisiaj jest w dzienniku raport taki o skokach. Jeśli ktoś czyta Gazetę Wyborczą albo Politykę, no nie polecam, ale z obowiązku czasami muszę, to pamięta, jaką tam zrobiono kanonadę o tych skokach, że to złodziejska jakaś firma, która z pisowska, prawda, więc jak pisowska, to zamknąć ich wszystkich i takie to były, jakie demaskacje różne, no i efektem był właśnie taki audyt, o którym dzisiaj dziennik Gazeta Prawna pisze, no i co z tego audytu wynika? Że nic nie ma się czego uczepić niestety, jak z tymi zbrodniami IV Rzeczpospolitej, tak, że dzień w dzień, przez 2 lata gazety wiadome waliły o kolejnych to sensacjach, jakie to naciski, jakie to nadużycia, a potem się okazało, że mimo, że powołano specjalne zespoły prokuratorskie i 2 komisje sejmowe, nie udało się ani jednego z tych nacisków udowodnić, że był, że miał miejsce. Ale jak się towarzyszom z agitpropu tak zwanego, czyli funkcjonariuszom tych wszystkich gazet wyborczych, tych TVN-ów, tych innych rządowych przekaziorów mówi, że oni nie są żadnymi dziennikarzami, tylko zwykłymi propagandystami, to się obrażają. To niech się obrażają, a ja zapraszam państwa za chwilę na dalszy ciąg plusów dodatnich, plusów ujemnych. Plusy dodatnie, plusy ujemne. Plusy dodatnie, plusy ujemne. Rafał Ziemkiewicz, tak jak powiedziałem, w naszym studio pan Marek Balicki, były minister zdrowia, lekarz praktykujący, co też ma znaczenie dla tej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, szybuję zapytać, przepraszam. Czy pana zdaniem ta nagła decyzja pana ministra Arłukowicza coś zmienia konkretnie? Poza zmianą nazwiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia? W tym sensie, w jakim pan pyta, to chyba nie. Natomiast coś konkretnego może zmienić. Bo odwołanie w takim czasie, które dawał podejrzenia i większość mediów zresztą w tym kierunku oceniała tę decyzję, da podstawy do tego, że to jest kozioł ofiarny, że minister został przyciśnięty, premier kazał mu w 3 miesiące naprawić kolejki, no to minister się ocknął i odwołał prezesa, chcąc zwalić na niego część winy. Chodziło o to, że pani prezes się domagała zapłacenia pieniędzy za te, też, nie wiem, czy to dobrze mówię, nadwykonania, czy nadwykonania. O te osoby nieubezpieczone. Pan minister mówi, że one są ubezpieczone, tylko ten system EWUS jest tak skopany, że on wpisuje jako nieubezpieczonych tych, co są ubezpieczeni. O tym możemy porozmawiać, no rzeczywiście są problemy, ale chyba też nie o to. Wydaje się, że problemem faktycznym, konkretnym była wycena procedur. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował dość istotne, głębokie zmiany w wycenie niektórych procedur, które miały wejść od 1 stycznia tego roku. Te zarządzenie nie zostało już pani prezes Pachciarz nie zdążyła wydać, a ono wywoływało konflikty. Głównie chodzi o okulistykę, gdzie nastąpiło obniżenie o 1/3 ceny, jaką NFZ płacił świadczeniodawcom. Dużo świadczeniodawców w zakresie okulistyki to są podmioty prywatne. One są zrzeszone i to ta zmiana, taka dość nagła, niespodziewana, w przeciągu kilku tygodni, naruszała ich, no można powiedzieć, żywotne interesy biznesowe. I ja podejrzewam, że jednym z czynników, który przyspieszył decyzję odwołania pani prezes, była konieczność wydania rozporządzenia, ale chyba nie w takim kształcie, jak to zostało przygotowane przez panią prezes Pachciarz. Ale to jest jakaś czarna niewdzięczność, bo ja mam wrażenie, oczywiście nie byłem przy tym, ale miałem wrażenie, że jak pan Bartosz Arłukowicz, a nie było to dawno, bo już w czerwcu ubiegłego roku posyłał, że tak powiem, panią prezes. Swoją zastępczynię, swoją którą zastępczynię, też powoływał. Swoją protegowaną, posyła ją do tej roboty, to tak jakby powiedział, słuchaj, rób co chcesz, ale masz płacić mniej.
ma być taniej po prostu. Niech tam ludzie korkują w poczekalni, niech coś, ale po prostu nie możemy tyle płacić. I ona, mam wrażenie, że taką wytyczną przyjęła, no żeby Narodowy Fundusz Zdrowia płacił jak najmniej. No i teraz z tego, co pan mówi, wynika, że za to, że się wywiązała ze zleconego zadania, no to ktoś musi zapłacić i to będzie ona właśnie. No bo widocznie naciski tych, którzy na tym stracili, mogą się okazać na tyle skuteczne, że nastąpi korekta tych propozycji. Ci, którzy stracili, to pan ma na myśli te przychodnie prywatne, a nie pacjentów, którzy na tym stracili najbardziej. No pacjent, jeśli to zostanie przywrócone, no to pacjenci stracą, no bo jak mamy 1000 zł i 200 zł będzie kosztował zabieg, to kupimy ich 5, a jak będzie kosztował 130, to kupimy ich 7 czy 8. Więc no zobaczymy, jak to będzie. Natomiast to jest to tak jak w tym słynnym eksperymencie Zimbardo, że ludzie jak wchodzą w określone role, no to zachowują się tak, jak te role ich do tego zobowiązują. Ja przypomnę słuchaczom, to był taki eksperyment, że podzielono ludzi na strażników i więźniów i po tygodniu trzeba było przerwać, bo oni się zaczęli tak nienawidzić, że... Gorzej niż prawdziwi strażnicy i prawdziwi więźniowie. No tak, mimo że nie mieli żadnych powodów, tylko poza tym, że tak ich po prostu ustawiono w takich... Tak, to chcę pan powiedzieć, że jak ktoś wsiąka w ten system, to nagle się z wrażliwego społecznie działacza zmienia w... To jedno, ale drugie, że jeśli mamy dwuwładzę na szczeblu centralnym, obszar jest ten sam, no system opieki zdrowotnej, jest minister i prezes NFZ-u w zasadzie równorzędny, bo prezes ma kasę, a minister ma rozporządzenia, czyli to jedno równoważy drugie, to nieuchronnie jest, że prędzej czy później dojdzie do konfliktu, do innego spojrzenia i tak bywało również dotąd. Czyli utrzymywanie dwuwładzy na szczeblu centralnym, no do czego prowadzi? Prowadzi do konfliktów, a nie do rozwiązywania problemów. Więc w tym sensie, wracając do pierwszego pana pytania, to nie ma znaczenia, kto będzie następnym prezesem, no chyba, że to będzie zupełnie... Ale życie dowiodło z panią prezes Pachciarz, że ze współpracownicy, która miała być grzeczna, wysłuchiwać poleceń, też się jednak zautonomizowała i w pewnym momencie przestała słuchać i uznała, że jest równorzędnym podmiotem. Czyli wnioski powinny być dalej idące, nie tyle wymiana prezesa, ile likwidacji centrali NFZ-u. No tak, ale centrala NFZ-u została wprowadzona jako taki pozór, pewnie się tutaj nie pokłócimy, urynkowienia. Także to komercjalizowanie służby zdrowia miało na tym polegać, że nie, właściwie nie wiem, na czym ono miało polegać tak naprawdę. To rzeczywiście, ale komercjalizacja służby zdrowia została wprowadzona w 1999 roku wraz z ruchem wprowadzającym kasy chorych. Czyli kasy chorych dostały pieniądze i miały kupować od prywatnych, tak, od publicznych. Ja jeszcze pamiętam, że tam kluczowym elementem tej całej reformy to było to, że kasy chorych mają między sobą konkurować. I to był taki element właśnie rynkowy. Natomiast w momencie, kiedy... To był kolejny element rynkowy, ale już samo utworzenie kas chorych i możliwość konkurowania, bo jednak ta konkurencja się odbywała pomiędzy poszczególnymi szpitalami i przychodniami, no bo jedne rosły, drugie spadały, no to znaczy, że jakieś przepływy następowały. Bardzo się rozwinął sektor prywatny. W niektórych dziedzinach to jest większość świadczeniodawców, w lecznictwie ambulatoryjnym, w okulistyce, w kardiologii to jest 1/3 rynku, mimo że taka bardzo szpitalna i specjalistyczna dziedzina. Czyli ten rynek zaczął działać, się okazuje, że nie najlepiej. Jaki rynek, jeżeli tam tak naprawdę siedzi urzędnik? No siedzi urzędnik z NFZ-u, który właśnie wycenia. Nie rynek wycenia, ile jest warte wszczepienie, nie wiem, rogówki na przykład, tylko wycenia to właśnie jakiś ktoś w NFZ-cie i sobie tak bierze mniej lub bardziej z sufitu, a 1000, a może 500. To prawda, to prawda. Ale dlatego to nie jest rynek wolny w takim rozumieniu jak w niektórych innych dziedzinach gospodarki, tylko rynek wewnętrzny, tak to się określa. Natomiast jeśli chodzi o same ceny, to Kenneth Arrow uzyskał Nagrodę Nobla w latach 70. i on między innymi opisywał, w jaki sposób ustalane są ceny w amerykańskim systemie ochrony zdrowia i dowiódł, że nie ma mechanizmu rynkowego ustanawiania cen. Dlatego rynek w ochronie zdrowia nie działa, nawet w tym najbardziej urynkowionym systemie opieki zdrowotnej, jaki mieliśmy i w jakiejś części jeszcze mamy w Stanach Zjednoczonych. Czyli w Stanach Zjednoczonych są inne mechanizmy. U nas może być przykładem też okulistyka, gdzie nie tak dawno
na tym wolnym rynku, czyli tam, gdzie pacjenci płacą, a nie Narodowy Fundusz Zdrowia, wszystkie firmy miały ujednolicone ceny i nagle jedna się zdecydowała obniżyć cenę, chcąc przyciągnąć klientów do siebie, no, konkurować ceną, no to się zrobiła straszna awantura. I najprawdopodobniej to się skończy tym, że ceny znowu zostaną wyrównane, bo w ochronie zdrowia no tak się dzieje, tak jak w przypadku samochodów być może konkurencja cenowa jest w dużo większym stopniu, to w przypadku usług medycznych nigdzie na świecie cena nie ustalana jest w sposób rynkowy. No rzeczywiście to jest prawda, tylko ten system amerykański, na ile trochę tam czytałem o tym i się próbowałem zapoznać, akurat ma... On generuje problem dokładnie odwrotny i daj nam Boże mieć taki problem. Mianowicie on generuje problem, że robi się za dużo rzeczy niepotrzebnych. Tak? To znaczy, u nas to samo. Znaczy, że jak przychodzi człowiek do lekarza z katarem, to mu na wszelki wypadek lekarz wpisuje tomografię komputerową, bo w ten sposób wszyscy zarabiają, a płaci i tak ubezpieczalnia, czyli jest to anonimowe, nie płaci, więc nikt nie podnosi krzyku zaraz, a pokiego diabła to. No i my idziemy tą drogą, tylko że Amerykanie przeznaczają 16 czy 17% produktu krajowego na ochronę zdrowia, więc stać ich na te kilkaset miliardów dolarów, bo tyle się szacuje niepotrzebne świadczenia w Ameryce, a my wydajmy tylko 5% środków publicznych PKB, ale element rozrzutności już występuje i ten element rozrzutności powoduje, że kolejki rosną, no bo jeśli pieniądze są kierowane nie tam, gdzie trzeba. Profesor Trojanowski, konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii, nie tak dawno napisał, i to jest ciekawe, że zaczynają lekarze to dostrzegać, że w jego dziedzinie 70% placówek neurochirurgicznych zajmuje się wyłącznie tymi świadczeniami, które fundusz przepłaca, to znaczy płaci więcej niż to rzeczywiście kosztuje, czy powinno kosztować. I się okazuje, że liczba zabiegów, on wskazywał na zabiegi, operacje kręgosłupa, jest większa teraz, niż by to wynikało z danych epidemiologicznych. Czyli już... To mi uwierzy, że ktoś sobie operuje kręgosłup od tak, bo można. No, to jeden jest dość bolesne. Jeden z profesorów z SGH, Szkoły Głównej Handlowej, było takie spotkanie na temat ubezpieczeń dodatkowych, opowiadał swój przypadek. Miał jakiś problem z kolanem, dość poważny. Poszedł do jednej z prywatnych lecznic w Warszawie, powiedzieli, no to my zrobimy panu operację tego kolana za 2 tygodnie, 3600 zł, będzie pan zadowolony, szybko załatwimy sprawę. Ale żona mu powiedziała, wiesz co, pójdź, spytaj kogoś innego, taki profesor jest na Płockiej, pójdź do niego, zobaczymy, co on powie. A profesor skasował 160 zł, wystawił receptę, powiedział, że operacja nie jest potrzebna. No i pan profesor chodzi do dzisiejszego dnia dość sprawnie. Więc w medycynie jest taki obszar, kiedy można wykonać operację i nie będzie to naruszenie zasad sztuki, ale można jeszcze zaczekać i okazuje się, że w wielu przypadkach mniej radykalne czy mniej agresywne leczenie też daje efekty. No taki to jest obszar. Ale jeżeli tym regulatorem tego, teraz rozumiem, że logika tego systemu jest taka, że żeby zapobiec owemu zjawisku nadmiernego wydatkowania pieniędzy, tak robienia niepotrzebnych zabiegów czy niepotrzebnych badań kosztownych, to tym, który ma to uregulować, jest urzędnik, który dostaje wytyczne na sztywno, tak, metodą socjalistyczną. To takie przypomina trochę takie zarządzanie powojskowemu, no tak po prostu... Jednym nie starcza, drudzy być może za dużo, natomiast gdzieś tam siądzie facet w NFZ-cie i dostaje polecenie, że ma to ściąć równo, po prostu odebrać wszystkim i niech oni się mieszczą w tych mniejszych pieniądzach. Ma pan rację. Mechaniczny sposób, nie? Ma pan rację w tym sensie, że gdyby Państwowa Komisja Cen, nie pamiętam, Bajbakowa czy kogoś, gdyby ona potrafiła trafnie ustalić ceny, to pewno socjalizm by nie upadł. Czyli... Mam jeszcze było parę innych powodów, ale tak. Czyli oczywiście centralnie nie da się ustalić cen i chyba też nie o to chodzi. Ceny mają być pewnym mechanizmem albo generowania czy zwiększania podaży świadczeń, jeśli chcemy rozwinąć jakąś dziedzinę. Tak na przykład było z kardiologią, z leczeniem zawałów, kardiologią inwazyjną, to chcieliśmy dogonić Europę i tu rzeczywiście nam się udało, w jaki sposób, dając trochę większą zapłatę niż to rzeczywiście kosztuje, żeby była motywacja dla lekarzy, dla do inwestowania. No i zainwestowaliśmy
Tak, że w tej chwili mamy więcej placówek kardiologii inwazyjnej niż potrzeba. I osiągnęliśmy poziom europejski, czy nawet więcej, bo trzecie czy czwarte miejsce w Europie, jeśli chodzi o zabiegi z kardiologii inwazyjnej na liczbę mieszkańców. Czyli teraz należałoby to skorygować, bo już dalszego rozwoju nie potrzeba. I tego typu mechanizm ustalania cen, ceny zresztą powinny być przedmiotem jakichś negocjacji pomiędzy tymi, którzy sprzedają usługi i tymi, którzy kupują, a rząd powinien ingerować wówczas, kiedy nie dochodzi do porozumienia. To, co jest nieszczęściem, że NFZ jest jednocześnie stroną ustalającą czy zawierającą umowy i jednocześnie jest arbitrem, jeśli chodzi o ostateczną cenę. Dlatego cenę powinna ustalać agencja podległa ministrowi zdrowia, a nie Narodowy Fundusz Zdrowia, niezależnie od tego, czy centrala będzie, czy centrali nie będzie. Ale cały czas mam wrażenie, że to jest kręcenie się jakoś tak w kółko, ponieważ problemem generalnym jest, że gdziekolwiek ten urzędnik siedzi, ja nawet nie mówię, że urzędnik nie zawsze jest kompetentny, powiedzmy, że on się na tym zna, ale on zarabia jakąś tam niedużą pensję, a pokusy, na które... Wiele młodych ludzi, którzy nie mają pracy, no, albo mają te 1400, chciał być urzędnikami z uwagi na wynagrodzenie. Ale jeżeli z tym wynagrodzeniem on swoim podpisem decyduje o milionach, to zawsze jest to ryzyko, że dostanie taką propozycję, że jak pan już tu nie będzie w tym urzędzie pracował, to w Radzie Nadzorczej u nas pan się jakiś... I szczerze mówiąc, myślę, że jakbyśmy poszukali, to byśmy bardzo wiele takich przypadków znaleźli. Ludzi, którzy dzisiaj pracują w koncernach medycznych, które zarobiły duże pieniądze dzięki ich decyzjom. Bez wątpienia różne zagrożenia są, czasem dość duże, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje z koncernami, czy tak jak mówiliśmy na przykładzie okulistyki, gdzie ta nieprzejrzystość tych relacji być może też teraz korektę spowodować. No dlatego to powinno być jawne i powinno być nadzorowane tak, jak to w demokracji powinno być, czyli przez organy pochodzące z wyborów. Nie ma doskonałego sposobu, to jest jasne. I jak chcemy wieszać psy na publicznych systemach opieki zdrowotnej, to oczywiście w jednych krajach są lepsze, w drugich gorsze, ale w każdym kraju można wieszać psy. Natomiast pójście w kierunku wolnego rynku kończy się tym, że będzie to dużo drożej i nie dla wszystkich, czyli też efekt nie będzie osiągnięty, a może być gorszy. Tośmy dotknęli tego paradoksu znanego, ale zaraz go przypomnimy. Jak to powinno być i jak jest, porozmawiamy jeszcze za chwilę. Proszę zostać przy głośnikach, przy słuchawkach, jak ktoś ma słuchawki. To też za chwilę jesteśmy z powrotem na antenie. Plusy dodatnie, plusujemy. Plusy dodatnie, plusy ujemne. Plusach dodatnich, plusach ujemnych. Przypomnę, rozmawiam z panem Markiem Balickim, byłym ministrem zdrowia, obecnie rzecznikiem, ekspertem Sojuszu Lewicy Demokratycznej od spraw służby zdrowia. Przypomnę, że jutro jest takie wydarzenie w Sejmie, że ma się pan minister Arłukowicz pojawić. I bardzo ciekaw jestem, czy coś ciekawego tam powie na temat obecnej sytuacji. Ale wracając do tej naszej rozmowy, przepraszam, bo ja mam takie wrażenie trochę jak w kawale o góralu, co to siedzi i gałąź piłuje, na której siedzi. Turysta przechodzi, mówi, baco, spadniecie na łeb. Chodźcie po nocku, ja wiem. Turysta odchodzi, baca spada, patrzy zdumionym wzrokiem, mówi, Jezus, prorok, jakowyś. No przecież jakoś takie mam wrażenie, że jak to wszystko się decydowało, no to przecież chyba było oczywiste, że efekt będzie taki, że owszem, tam gdzie są pieniądze, tam się znajdą chętne firmy, które będą robić te zabiegi, które akurat są intratne. Natomiast jest mnóstwo, to tak jak, nie wiem, z nauką i badaniami podstawowymi, no jest mnóstwo procedur medycznych, które nigdy nie będą atrakcyjne. W związku z czym możemy sobie w Polsce wstawić implanty i piersi powiększyć wszędzie w tej chwili bez większego problemu. Możemy sobie w Polsce zrobić pewnie dobre zabiegi kardiologiczne z okulistyką, to właśnie już jest w tej chwili problem i dyskusja. No ale są takie dziedziny, wszelkie choroby przewlekłe, rozmaite sprawy, starość, nie daj Boże, no to już najlepiej od razu wziąć i odkorkować, żeby sobie innym nieszczęścia uczynić. Ten system nie może przecież inaczej działać. No tak, jeśli jest taka metoda płacenia, że płacimy za poszczególną usługę, a nie za całość opieki.
No czyli taki niby kapitalizm, bierz forsę i w nogi. No, tak, bo jak ustaliśmy, nie ma takiego sposobu, żeby arbitralnie ustalać właściwe ceny na wszystkie procedury, że to się nikomu nie udało i pewno się już nie uda. W związku z tym należy poszukiwać innych sposobów płacenia i jest wiele przykładów na świecie, dlatego w tym kierunku powinny pójść zmiany. To dlaczego my nie możemy jakoś skorzystać z tych przykładów? Bo to jest tak jak z tym góralem. W latach 90. przed wprowadzeniem tych tak zwanych ubezpieczeń zdrowotnych wszyscy eksperci, czy prawie wszyscy eksperci mówili, nie wprowadzajmy zasady fee for service, czyli płacenia za pojedynczą usługę. Tak. No i przyszedł 1 stycznia 99 roku, jaką zasadę wpłaciliśmy? Fee for service. Wszyscy mówili, że jak będzie fee for service, no to tam będzie zwiększanie liczby usług, a nie zwiększanie zdrowia. No bo dzisiaj jak jest specjalista, na przykład specjalista endokrynolog, do niego trafił pacjent już został podleczony, tylko bierze leki, no bo musi brać leki, żeby utrzymywać ten stan stabilizacji choroby, to endokrynolog mówi tak, ja go nie będę odsyłał do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ja mu powiem, żeby on do mnie za pół roku przyszedł do kontroli, później za kolejne pół roku, no bo mam pacjenta zdiagnozowanego, roboty tak dużo nie mam, płacą za każdą wizytę. Więc to jest... Są te sławne pacjenci trzydniowi w szpitalach, że się przychodzi z duperelem kompletnym i się trzy dni, żeby do NFZ-u się papiery zgadzały. No nie ma, na przykład w przychodni trzeba czekać na badanie tomograficzne, nie wiem, 3-6 tygodni, czy 2 miesiące, czy ileś, w zależności od regionu. No to co? To lekarz mówi tak, to ja pana skieruję do szpitala. Szpital zarobi, a pan będzie miał wykonane badanie, tylko że to kosztuje 3 czy 4 razy więcej niż powinno kosztować w tym przypadku, to... Już... No ale nie kogoś konkretnego, tylko tak ogólnie. No, tylko nas wszystkich, nas wszystkich, to znaczy nie wiadomo kogo. No, czyli jesteśmy w PRL-u mimo całego gadania o kapitalizmie, czyli jest to państwowe, ale niczyje. Tylko to jest coś takiego, że te korzyści... To są sprywatyzowane. A koszta są uspołeczniane. I to jest formuła, która opisuje nie tylko służbę zdrowia. Moglibyśmy dużo tutaj opowiadać anegdot, nie wiem, czy to jest dobre słowo anegdota, no kazusów rozpaczliwych różnych, które mi na przykład opowiadają lekarze tego rodzaju, że na przykład w szpitalu nie można mieć człowieka, który ma dwie choroby naraz. Znaczy się często zdarza, że ktoś ma na przykład zaawansowaną cukrzycę i na przykład chorobę wieńcową, tak? Często idzie w parze, ale w papierach on może mieć tylko jedną. Mało tego, jeżeli się go leczy z jednej, to też trzeba wypisać i można go przynieść dopiero po 2 tygodniach, żeby leczyć inną. No, zna pan na pewno dziesiątki takich biurokratycznych debilizmów. Ale jest ciekawe, że NFZ już nie płaci za drugi pobyt pacjenta w tym samym szpitalu, jeśli czas jest krótszy niż 2 tygodnie. Dlatego mówię, że trzeba na 2 tygodnie, jeżeli w tym czasie się nie wyniesie do Abrahama, no to ma szczęście. Ale jak pójdzie do innego szpitala, to następnego dnia już mu płaci. Aha, więc są bardziej absurdalne regulacje. No tak, ale to, że są absurdalne regulacje, czy niektóre rozwiązania, to nie znaczy, że może nie być żadnych regulacji. Bo wtedy ten system przestanie działać w ogóle, ponieważ jest tak duża asymetria informacji. Jak idziemy do sklepu z samochodami, to wielu klientów ma porównywalną wiedzę z tymi, co sprzedają samochody. Ale jak pójdziemy do lekarza, ja jestem specjalistą w dwóch dziedzinach, jestem psychiatrą i anestezjologiem, to jak ja pójdę do neurochirurga, ja rozumiem, co on mówi, ale ja nie jestem w stanie ocenić. Że pan coś tam jeszcze jest w stanie ocenić, ale tak zwany prosty człowiek na pewno... Nie, ja rozumiem. W Stanach Zjednoczonych wprowadzono, mówimy, że Ameryka to ten najbardziej rynkowy system, ustawą o nazwiska Browna, jednego z kongresmenów, zakazano kierowania przez lekarzy na badania laboratoryjne do tych laboratoriów, gdzie oni mieli własne udziały. Bo co się okazało, że ci lekarze 4 razy częściej kierowali na badania niż lekarze, którzy nie mieli udziałów w jakimś laboratorium. Czyli tu się nie da zrobić wolnego rynku, żeby to było z korzyścią dla pacjenta. Na tym polega problem. Ja się nawet zgadzam. Ja nie jestem jakiś ortodoks, jeśli chodzi o ten wolny rynek, bo to nie o to chodzi. Rzeczywiście to nie jest dziedzina, gdzie pacjent może wybierać, gdzie może być rzeczywiście klientem, no bo klient, wybór rynkowy wymaga jakiejś wiedzy. Tu najwyżej możemy być przez reklamy przekonani co do czegoś, co niekoniecznie jest prawdą. Tylko zaczynam się zastanawiać, znaczy inaczej,
Mam wrażenie, że my w ogóle w jakimś uczestniczymy w jakimś absurdalnym teatrze, bo teraz to wszystko, co się dzieje w służbie zdrowia, działa pod hasłem urynkowienia, ale to nie jest żadne urynkowienie. Chociaż nie jest to ani wolny rynek, ani nie jest to państwo. Ja właściwie sam nie wiem, co to jest. No, powiedziałbym, żeby się nie wyrażać, że jest to bałagan po prostu. Kompletnie. Jest bałagan, bo... No bo właśnie w tym roku 99 uwierzono, że taki rynek wewnętrzny, czyli taki półrynek, państwo się wycofa, przestanie koordynować, to spowoduje, że przychodnie będą tam, gdzie trzeba, że szpitale jakoś, że to tak z natury rzeczy będzie tyle łóżek, ile trzeba w każdym województwie, w każdym mieście i w związku z tym nie ma żadnego planowania, nie ma żadnej koordynacji. Pacjent jak idzie do przychodni, dostanie skierowanie do szpitala i pyta: panie doktorze, no gdzie ja mam iść? No teraz pan ma skierowanie, ma pan wolny wybór, szukaj pan sobie szpitala. Czyli szukaj pan znajomego, który no, i, gdzieś tam pan... No tak, a jak się nie ma telefonu, do przyjaciela, to wtedy zaczyna się kłopot. No to jest moja prywatna definicja właśnie, że tym się różni kapitalizm, że tam o wszystkim decydują pieniądze, a że w socjalizmie o wszystkim decyduje, czy się ma znajomych, gdzie trzeba, ale... To już zostawiając to wszystko na boku... I dlatego kapitalizmu w zdrowiu nie może być, bo nie wiemy, na co jutro zachorujemy, odpukać. No, jak ja zachorujemy na chorobę za 100 zł, to pół biedy. A jak za 100 tysięcy... Ale jak to mamy pecha po prostu. Ale ja mam wrażenie, że gdyby nawet teraz, nie wiem, wrócić do systemu jakiegoś państwowego, że ktoś za to ponosi odpowiedzialność, to też byłaby tragedia, ponieważ w międzyczasie doszło do jeszcze takiej totalnej demoralizacji w służbie zdrowia. Znaczy, jak ja słyszę od lekarzy, takich starych lekarzy, że oni coś tam próbują robić i wzywa ich dyrektor, który jest przeważnie już menadżer, a nie dyrektor, a nie lekarz i ochrzania, że on tu nie jest od tego, żeby leczyć, tylko on jest od tego, żeby się to wszystko opłacało i żeby się kratki zgadzały i żeby do tego szpital nie dokładał, to trochę włosy dęba stają na głowie. No bo za co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia? Płaci za punkty. Za papiery, no tak. I to jeszcze kilka lat temu zostały wprowadzone tak zwane jednorodne grupy pacjentów, gdzie jak ktoś, nawet takie usługa się na rynku pojawiła, optymalizacja tych sprawozdań do NFZ-u, czyli jak się dobrze dobierze badania, dobrze te punkty, to można więcej zarobić, a jak ktoś jest gapowaty, nie umie tego robić, no to mniej zarobi. Teraz już zdaje się, że poziom po tych kilku latach się wyrównał i wszyscy no, maksymalnie wykorzystują te możliwości uzyskania zapłaty, jakie są, no to to musi budzić patologię. To marszałkini Kopacz, wcześniej minister zdrowia, mówił, to wynik finansowy, szpitale się zadłużają, źli dyrektorzy, no to co dyrektorzy mówią? To będziemy dobrzy, to będziemy patrzeć wyłącznie w punkty, a co nas pacjent? To jest najśmieszniejsze dla mnie, bo kiedyś przeczytałem taki artykuł w Gazecie Wyborczej o szpitalu w Pszczynie, że kiedyś to była taka świetna placówka, owszem zadłużona, bo myśmy jeszcze, jak pracowałem w Rzeczpospolitej, robili takie rankingi i zawsze było to, że najlepsze szpitale to były te, co były najbardziej zadłużone właśnie. Te, które najlepiej leczyły. No to jakoś logicznie, bo wszyscy się chcieli w nich leczyć, a do leczenia się dokładało, więc one dokładały najwięcej. Ale taki szpital w Pszczynie, że to był świetny szpital, tylko bardzo zadłużony, teraz go wziął prywatny właściciel i wzorcowy jest dla NFZ-u, bo wszystko się zgadza, on nawet dochód przynosi, tylko że no, leczenie jest na poziomie tragicznym. I to wszystko rozumiem, tylko że w tej gazecie, która była pełna entuzjazmu dla rządu, dla reformy, dla komercjalizowania tego wszystkiego, zamiast z zachwytem o tym mówić, że reforma przyniosła dokładnie taki skutek, jaki miała przynieść, to oni teraz tak jakby obrażeni byli, że coś jest nie tak. No więc ja nie wiem, czy ludzie, którzy to wprowadzali, nie wiedzieli, co wprowadzają, czy... No to przecież w latach, bo to nie tylko w Polsce, takie mechanizmy tego półrynku komercjalizacji do opieki zdrowotnej zostały wprowadzone i to była no, fala neoliberalizmu w różnych dziedzinach. Komercjalizacja usług publicznych. Nie kłóćmy się o nazwę, ale taka fala była, no dobrze. I to ona była oparta na wierze w większym stopniu niż na faktach. No i w niektórych dziedzinach przyniosła kryzys, krach, a w niektórych się po prostu nie sprawdziła. Jest taki ekonomista anglosaski, który zmarł, zginął tragicznie, Gavin Mooney, który pisał takie teksty, że neoliberalizm w ochronie zdrowia jest, neoliberalizm jest zły dla naszego zdrowia. Taką publikację wydał.
Nie tak dawno jeden z polskich dziennikarzy, który dawno temu wyjechał do Szwecji, Bielawski, syn zresztą psychiatry, dyrektora szpitala psychiatrycznego, teraz została wydana przez Gazetę Wyborczą zbiór reportaży, między innymi pisze o służbie zdrowia. W Szwecji podobne mechanizmy wprowadzono, tylko Szwedzi są dokładni i tam już nie ma tych lekarzy z sercem, więc one jeszcze gorsze efekty, tyle że Szwedzi mają dużo więcej pieniędzy, więc to można amortyzować większymi nakładami. To jest do naprawienia jakoś? Trzeba, Andrzej, zadam ostatnie pytanie, czy już po prostu zostaje nam tylko pogodzić się tak jak z tym, że emerytur nie będziemy mieli taki, że z leków to tylko eutanazja nam została? Ja rozumiem, że to jest takie pytanie prowokujące, co trzeba zrobić, bo musimy coś zrobić. Ja pytam, czy w ogóle, czy pan widzi coś, że coś się da zrobić jeszcze z tym? No wiem, nawet jak tę powódź mamy co rok, no to też można coś tam budować, albo się godzić na tę powódź i płacić za odbudowę domów. Czasami są takie strategie, jak ona jest rzadka, ale jak jest bez przerwy, no to trzeba wały budować. Więcej demokracji. Jeśli będzie demokracja w oddziałach wojewódzkich, no to ten podział pieniędzy nie będzie tak niejawny jak teraz, czyli jawność. Jawność. Własność. No, po 20 latach wróciliśmy do ideałów pierestrojki. Ja się załamię. I płacić za zdrowie, za efekty, a nie za udzielanie usług. Za procedury. No już jest to jakiś konkret, proszę państwa, będziemy sobie, jak mówiłem, życzyć zdrowia przy choince i przy opłatku, no i rzeczywiście daj nam może dużo zdrowia, bo bardzo będzie potrzebne. Dziękuję serdecznie. Zdrowych i wesołych świąt. Pan Marek Walicki był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.